na tym wideo opowiem Wam o wskaźniku AutoFibo w wersji 2.5. Wskaźnik został przygotowany na platformy MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Dowiecie się o tym, jak go zainstalować i w jaki sposób używać. Czyli wchodzimy sobie na linka, którego podałem wcześniej, czyli fxwear.pl/autofibo i znajdziemy się na stronie, na której możecie pobrać AutoFibo w najnowszej wersji 2.5. Tak, tutaj można obejrzeć sobie informacje o AutoFibo, tak, o jego głównych zaletach. No i jeżeli klikniecie przycisk pobierz teraz, to powinniście przejść do strony, na której jest formularz. No, w tym formularzu należy wpisać imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu i wyrazić obie te zgody, które tutaj są poniżej formularza i kliknąć wyślij. I po chwili powinniśmy otrzymać na naszą skrzynkę mailową. Tu powinno się wyświetlić takie potwierdzenie właśnie o wysłanej wiadomości. Powinniśmy otrzymać na naszą skrzynkę mailową mail z informacjami oraz linkiem do pobrania AutoFibo. Teraz jak wejdziemy sobie do poczty, to powinniście w skrzynce pocztowej mieć już ten mail z informacjami i z linkiem do pobrania. Czyli tak, w mailu macie linka zarówno do wersji MT4, wersji 2.5, jak i do MT5, a także instrukcję instalacji. Także pobierzemy sobie tą wersję na MT5. Ona się już tutaj nam pobrała, otwieramy katalog, w którym jest pobrana. Jak sobie ją zaznaczymy, możemy zrobić kopiuj. I teraz dokąd chcemy ją skopiować? W momencie, kiedy wejdziemy sobie w nasz terminal MT5 i klikniemy na plik i klikniemy na otwórz folder danych, to pojawią nam się katalogi, właśnie miejsce, do którego będziemy chcieli ten wskaźnik wrzucić. Klikamy sobie w podkatalog MQL5 i w podkatalog w tym MQL5 Indicators. I teraz, jeżeli sobie zrobiliśmy wcześniej na tym otwartym katalogu, gdzie jest Orbex AutoFibo, na tym pliku prawym klawiszem i kopiuj, to możemy go sobie tutaj kliknąć prawym klawiszem i wklej. Ewentualnie można też z jednego okienka do drugiego po prostu plik przeciągnąć. Możemy sobie to okno już zamknąć i wystarczy teraz zrobić coś takiego, że w MT5 wracamy sobie do naszego terminala, klikamy na wskaźniki prawym klawiszem myszy i klikamy sobie na odśwież. I w tym momencie na liście wskaźników powinien nam się pojawić wskaźnik Orbex AutoFibo 2.5.pl. Także jesteśmy gotowi do tego, żeby sobie ten wskaźnik odpalić. Także zobaczmy sobie od zera może na jakimś wykresie, na przykład na euro-dolarze i wrzucimy sobie na to AutoFibo. Co? Wrzuciliśmy sobie na H1 nasz wskaźnik AutoFibo i tutaj w lewym dolnym narożniku pojawił się taki panelik sterujący tego wskaźnika, a na ostatnim swingu narysowało nam się już AutoFibo. Od razu z nowością wersji 2.5, czyli dodatkową taką strefą reakcji ceny. Możemy sobie teraz przejść taką analizę wielointerwałową na euro-dolarze. Jak widzimy na miesięcznym, długi swing spadkowy i jest powrót do strefy reakcji, którą widać właśnie na Fibo. Zobaczcie, jak idealnie na 61,8 po prostu w punkt dotknęła cena i cofnęła. No i na daily mieliśmy ostatni swing wzrostowy w tym miejscu. I znowu widzimy, AutoFibo narysowało nam poziomy wzrostowe razem ze strefą właśnie reakcji w okolicach 50 i 61,8. No i w tej chwili euro-dolar testuje sobie tą strefę i wtedy, tak jak ten wskaźnik pozwala, mamy taką analizę, gdzie na jednym wykresie widzimy oprócz bieżącego również dwa wyższe timeframe'y. Przy czym wyższe pod warunkiem, że my sobie zdefiniujemy, że one są wyższe. W tej chwili jesteśmy na H4, a zdefiniowane mamy dodatkowo H1 i D1. H1 oczywiście nam się nie pokaże, ale D1 możemy już włączyć i zobaczyć sobie, co się dzieje i w jakim miejscu jest cena, również w kontekście tego wyższego interwału, czyli D1. Jak przejdziemy sobie na H1, to widzimy bardzo podobnie jak na H4, tą samą sytuację, dalej widzimy też te poziomy z D1, no i co się zaczyna dziać, mamy jakąś konsolidację pod 61,8 i równocześnie jesteśmy na H1 i ten ostatni swing, który poszedł w dół, mamy też już wyrysowaną strefę, gdzie cena prawdopodobnie nam zareaguje, jeżeli tu zakończy się ruch spadkowy i cena wróci wyżej. Także to będzie ważna informacja, jeżeli chcemy tutaj rozegrać właśnie w jakąś strategię związaną z tym zejściem
i korektą do 61,8. I co moglibyśmy tutaj sobie na przykład spróbować zagrać? Tak klasycznie, cena bardzo często na tym 61,8 reaguje, jak będzie w tym momencie nie wiemy, ale możemy sobie taką strategię stworzyć, która będzie polegać na tym, że wchodzimy zawsze na 61,8 i targetujemy, albo targetujemy do 50, czyli jakby, że ta cena nam tutaj wróci i zaliczy 50 i to jest, możemy sobie założyć, że to jest nasz trade risk reward, czyli ryzyko do zysku 1:1 i wtedy stop loss będziemy mieli w podobnej odległości jak tutaj pomiędzy 50 a 61,8, tylko w drugą stronę 61,8 plus ta odległość. I tutaj powinniśmy postawić stop lossa. I teraz, żeby za każdym razem tego nie wyliczać, to pokażę Wam, co się pojawiło w AutoFibo 2,5, co pozwala takie wyznaczanie miejsca pod stop loss zautomatyzować. Czyli wejdziemy sobie w ustawienia wskaźnika i pojawiło się tutaj coś takiego, oprócz standardowych parametrów FIBO, jak możliwość zdefiniowania własnych poziomów. I teraz, jeżeli sobie wybierzemy, tutaj mamy pokaż własny jeden, wybierzemy, że chcemy go pokazać, no i tu musimy wpisać wartość, jaką ten własny jeden powinien mieć, żeby on się tutaj nam zaczął rysować na wykresie. Jak sobie to policzy? No myślę, że najprostszy sposób to jest po prostu wziąć sobie tą różnicę, która jest tutaj, czyli pomiędzy 50 a 61,8 i to jest 11,8 i sobie dodamy do 61,8, dodamy 11,8 i mamy 73,6. I właśnie taki poziom sobie tutaj zdefiniujemy. Mamy 73,6, jak klikniemy OK. I to jest poziom, na którym moglibyśmy na przykład przy tej strategii zakładać, że stawiamy stop loss, wejście mamy na 61,8 i targetujemy albo do 50. I to jest wtedy trade taki, że mamy równą odległość pomiędzy wejściem a take profitem i stop lossem, czyli mamy zysk do ryzyka 1:1, albo targetujemy ambitnie, czyli 38,2 i wtedy mamy zysk do ryzyka 2:1. Przy czym no, trzeba też mocno zwracać uwagę przy tym targetowaniu do 38,2, czy po drodze na przykład nie mamy tutaj takiej strefy, jak nam się wyrysowała na H1, która no, może ten, tą drogę do 31,8 naszego trade'u zatrzymać. Także w tej sytuacji pewnie lepiej byłoby wejść w taką opcję 1:1. Jak to możemy zrobić? Możemy użyć panelu tradingowego, który nam to ładnie zautomatyzuje. Czyli wrzucimy sobie na wykres naszego harvesta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym panelem tradingowym, to zapraszam na naszą stronę internetową i tam można sobie pobrać demko. Wrzucamy harvesta, wrzucamy na wykres linię stop loss i take profit i sobie ustawiamy take profit tam, gdzie jest 50, a stop loss tam, gdzie mamy 73,6. I w tej chwili mamy mniej więcej 1:1, trochę lepszy stosunek, ponieważ cena jest lekko poniżej tego 61,8. Możemy sobie wybrać, że na przykład jest to jakieś stałe ryzyko na pozycję 100 zł, ewentualnie możemy na przykład to zwiększyć do 500 zł. Wtedy nam się automatycznie ta pozycja przeliczy, czyli tu będziemy mieli 0,26 lota i zakrywamy pozycję długą, czyli kup. I teraz jak wyłączymy sobie FIBO, zobaczymy, że otworzyła nam się dokładnie pozycja ze stop lossem i take profitem, które są ustawione według poziomów FIBO z daily, a zagraliśmy sobie na H1, żeby sprawdzić też, gdzie możemy potencjalnie targetować. I to jest przykładowa strategia w oparciu właśnie o AutoFibo, którą można realizować. Także dodajecie sobie właśnie ten poziom 73,6 i szukacie wejść w okolicach 61,8. Na M5 też zobaczymy sobie nasze poziomy z D1 i możemy także zobaczyć poziomy z H1, ponieważ mieliśmy we wskaźniku ustawione, że nasze wyższe time frame'y to H1 i D1. I jak widzicie, w tej chwili poziomy z M5 i z H1 się pokrywają, ponieważ impuls był bardzo silny w dół i praktycznie po drodze nie było żadnego podbicia. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie szybkie przeklikanie przez instrument na poszczególnych timeframe'ach i jak widzicie, mając AutoFibo, nie musicie na każdym timeframe'ie rysować sobie ręcznie i analizować, tylko możecie klikając po prostu z timeframe'u na timeframe oglądać to, co Wam automatycznie AutoFibo
narysowało. Teraz może trochę powiem Wam o interfejsie, czyli o tych tutaj przyciskach oraz o parametrach AutoFiba. Czyli przejdźmy sobie do ustawień wskaźnika. Dla przypomnienia, jak mamy wskaźnik wrzucony na wykres, a chcemy go sobie zmienić w ustawienia, to klikamy prawym przyciskiem na wykres i wchodzimy w opcję lista wskaźników. Szybciej można też wejść, klikając na klawiaturze Ctrl. Wchodzimy, mamy wykaźników, klikamy sobie we właściwości i otwierają nam się parametry wskaźnika. Także ci, którzy widzieli webinar AutoFibo 2.0, są na pewno zaznajomieni z większością tych parametrów, także ja nie będę ich bardzo szczegółowo omawiał, jeżeli kogoś interesują, to może się cofnąć do właśnie do nagrania na YouTube, które jest na temat AutoFibo 2.0. Skupię się bardziej na tych nowych funkcjach, które się pojawiły w AutoFibo 2.5. Czyli to wszystko, co mieliśmy wcześniej w AutoFibo 2.0 jest też tutaj. Można sobie ustawić kolory, grubości linii, styl linii, tak żeby dopasować to, jak wygląda Fibo na wykresie do naszych własnych preferencji. I teraz, co się pojawiło nowego? Tak, na MT5 pojawiła się taka opcja przedłuż poziomy w prawo. Polega to na tym, że na MT5 można sterować tym, czy te poziomy Fibo, one się przedłużają na prawo, czy nie. Jeżeli teraz mamy włączone, to widzicie, on rysuje nam tutaj do samego końca wykresu, a jak to wyłączymy, to jak widzicie, poziomy się skróciły i one są tylko rysowane do miejsca, w którym kończy się ta linia ukośna, czyli linia, która nam po zygzaku wyznaczyła, gdzie jest narysowane Fibo. Także wracamy sobie do ustawień wskaźnika i zrobimy sobie jednak to ustawienie z powrotem na tak. I teraz mamy ustawienia dotyczące strefy, czyli coś nowego w wersji 2.5. Możemy pokazywać strefę na bieżącym timeframe'ie. Możemy także pokazywać strefy na timeframe'ach wyższych. Początek i koniec strefy, czyli możemy sobie samodzielnie zdefiniować, od jakiego poziomu do jakiego poziomu ta strefa będzie rysowana. Domyślnie jest to trochę poniżej 50 i trochę powyżej 61.8. Jeżeli handlujemy ściśle pod 61.8, to taką strefę możemy sobie wyznaczyć inną, czyli nie zaczynając od 48, tylko gdzieś w okolicach na przykład 58, a kończyć na 65. Teraz jak klikniemy OK, to zobaczcie, ta strefa nam się przerysowała. I teraz ona jest już tylko w okolicach poziomu 61.8, czyli używając właśnie tej opcji w parametrach można sobie taką strefę rysować tam, gdzie faktycznie jest poziom, który według naszej strategii handlujemy. No i mamy także opcję, żeby zdefiniować kolory tych stref dla swingów wzrostowych i dla swingów spadkowych. Także można sobie te kolorki, ten łososiowy, który mamy tutaj dla spadków i potem taki delikatny zielony dla wzrostów, definiować samodzielnie. Także jak sobie klikamy na przykład z M5 na M15, mamy dalej tą strefę czerwoną, na H1 tak samo, tak, a na D1, jak widzicie, mamy ten zielony kolorek i on też jest teraz w okolicach 61.8, czyli według tych granic, które sobie wcześniej we wskaźniku zdefiniowaliśmy. Te wszystkie parametry, które były wcześniej, są tutaj, czyli mamy pokazywanie Fibo impulsu, zasięgu korekty, o którym zaraz wspomnę, bo o tym jeszcze nie mówiłem, i impulsy wyższych timeframe'ów. Możemy zdefiniować sobie wyższe timeframe'y, czyli tą jedną godzinę albo jeden dzień, zmienić na coś innego. I tutaj mamy większy wybór niż w MT4, no bo w MT5 jest też znacznie więcej timeframe'ów, także możecie sobie wybrać takie, które Was interesują, które służą Wam jako drogowskaz do handlu na niższych interwałach, na które patrzycie sobie, żeby widzieć, gdzie jest ten kontekst wyższego timeframe'u. Możemy zdefiniować dodatkowe poziomy Fibo. Przed chwilą Wam pokazałem, jak zrobić sobie dodatkowy poziom 73.6. Możecie sobie zdefiniować jeszcze dwa dodatkowe ustawienia zigzaga, to się w tej wersji 2.5 nie zmieniło. I także część z tych rzeczy, które były w parametrach, można nimi sterować tutaj tymi przyciskami, które są w lewym dolnym narożniku ekranu. Na górze mamy parametry dotyczące zigzaga, czyli tam głębokość, czyli ten parametr jest podstawowy, zigzagowy. On określa nam, z jaką czułością są wykrywane swingi. Możecie sobie zmieniać teraz tą wartość, klikając przyciskami plus minus, albo po prostu wpisując z ręki i ta opcja przyjmuje te wartości od 4 do 24, bo poniżej macie przyciski, które sterują tym, czy są wyświetlane swingi spadkowe czy wzrostowe. S, no to są pokaż ukryj spadki, a B, gdybyśmy mieli tu wzrosty, to pozwala nam ukryć Fibo na swingach
wzrostowych. EX, dla przypomnienia, to są te zasięgi wyznaczane z ostatniej korekty, czyli zniesienia zewnętrzne. I teraz jak popatrzycie, wyłączę pozostałe. To mieliśmy tutaj ostatnią korektę, w tym do tego ruchu wzrostowego i z tej korekty wyznaczone zasięgi zewnętrzne, wyliczone FIBO. Także wskaźnik potrafi również je narysować, wystarczy włączyć sobie tą opcję X, a dla czytelności wykresu można sobie wszystkie inne pochować, bo pozostałe przyciski służą do tego, żeby pokazywać i ukrywać wyrysowane zniesienia FIBO z innych interwałów. To jest bieżący interwał, zawsze pierwszy przycisk i on będzie pokazywał to, na którym jesteśmy, oraz te dwa wyższe, które można sobie zdefiniować w ustawieniach wskaźnika, czyli H1 i D1. I to tyle, jeżeli chodzi o interfejs wskaźnika i to, co chciałem Wam dzisiaj o nim opowiedzieć.